Siemanko ziomeczki, z tej strony Ospano i do was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku waszych ulubionych eksperymentów, tym razem w Minecrafcie. To jest już drugi odcinek, który pojawił się już w tym tygodniu. Posłuchajcie mnie kochani, dostałem masę waszych kurde eksperymentów. Ponad 200 komentarzy, w których są praktycznie same eksperymenty, więc bardzo wam dziękuję. Widzę, że ta seria wam się spodobała. Więc będziemy nagrywać ją częściej i zobaczymy, czy uda nam się stworzyć również fajne widowisko, jak zrobiliśmy to na GTA 5. Chciałbym was poinformować, że za 9 dni, 31 października, będziecie mogli spotkać się m.in. ze mną na meetupie w Krakowie. To jest chyba w Tauron Arena. Będę tam z Kaluchem, z całą ekipą, więc jeżeli wpadniecie, to wbijcie, przybić piąteczkę, zrobić jakieś zdjęcie i spędzić miło czas. Jeszcze chciałbym was w tym momencie zaprosić na swojego Instagrama, gdzie mam Ospano. I kochani, co? Przechodzimy do pierwszego eksperymentu. Pierwszym eksperymentem jest to eksperyment Zangara. TNT nie wybucha w wodzie, ale jak postawisz na nim piasek, to wybuchnie. TNT musi być pod wodą. Okej, czyli sprawa ma się tak, że ostatnio testowaliśmy właśnie wybuchalność TNT w wodzie. Tak jak widzieliście, no TNT nie wybuchło, nie zrobiło żadnych szkód. Tutaj mamy wodę, w takim razie postawimy na to TNT. Znaczy jeszcze raz zanurzymy TNT w wodzie i damy na to piasek. Ciekawe, czy mit się sprawdzi. Okej, kładziemy tutaj TNT. Damy, no nie wiem, damy jedno na razie. TNT musi być pod wodą. Nie wiem, czy to chodziło o to. Zobaczymy najpierw tak, potem przetestujemy drugi wariant. Piasek. Piasek mamy tutaj, pyk. Dajemy piasek na to. I podpalamy. Ciekawe, co się stanie. Wow! Wow, wow, zrobiło, kurde, tutaj mały boom. Ej, ale popatrzcie się, jak ładnie wybuchło. Zrobiło taki duży prostokąt, widzicie? Strasznie ładny prostokąt zrobiło. Więc takim chcę zobaczyć teraz inną opcję. Ciekawe, czy to zrobi... Cyk, uwaga. Kurde, chyba tak to nie zadziała. Zobaczmy. I na to piasek. Ja zrobię to tak, cyk. Spada i ciekawe co teraz. Uwaga. Wow. To chyba był głupi pomysł, co nie? Tak czy siak, tutaj eksperyment jest udany. Potwierdziło się to, co właśnie napisał nasz kolega, więc potwierdzam. Kolejny eksperyment jest eksperymentem Kacpra Kołacińskiego. Gdy z wysokości na survivalu skoczysz do łóżka, lecisz szybko, starasz się klinąć przyciskiem od myszki, to gdy wstaniesz z łóżka, zginiesz. Musi być bardzo wysoko, XD. Okej, tak się składa, że tutaj mam taką bardzo dużą wieżę. Położę tutaj łóżeczko na dole i zobaczymy, no spróbuję się wklikać tutaj. Tylko ciekawe, czy ja mogę tutaj łóżko położyć. Zróbmy tak, położę... Nie mogę tutaj tego łóżka położyć. Okej. Mam tutaj dwa łóżka. Wejdę teraz tam na górę, włączę survivala i zobaczymy, co się stanie. Okej. Ja sobie tu zrobię wolne miejsce. Dobra, jest survival, więc można cisnąć tym eksperymentem. Gotowi? Bo ja nie, ale trzeba spróbować. No, rzeczywiście, stary, udało mi się. Zróbmy to teraz troszkę inaczej. Próbuję to zrobić teraz z tej wysokości. Może się uda. Wow, ej, co jest? A, można spać tylko w nocy, więc trzeba zmienić na noc. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale po ostatnim skoku to ja się odbiłem na tym łóżku, tak jakbym skakał z trampoliny. Dobra, uwaga, lecimy. No... Nie. Mi się wydaje, że to teraz nie zadziała. Spróbuję ostatni raz to zrobić. Ale może to działało na jakiejś wcześniejszej wersji w Minecrafcie. Ale nie na tej. Dobra, lecimy, uwaga! Yeah! Ale żyje. Ale farcik, ale dobrze, kochani. Dobrze. Co chciałem powiedzieć? Generalnie eksperyment się udał. Jest tak dokładnie, jak napisał kolega. Ja może nie byłem aż tak wysoko, dlatego nie zginąłem, ale potwierdzam się w tym, że można zginąć, jak się wskoczy na to łóżko. Ponieważ
Straciłem HP, jak od razu z niego stałem. Dodatkowo, tak jak się sami przekonaliście, nie wiem czy to było wcześniej w Minecrafcie, czy teraz to dodali. Po prostu jak spadacie z wysokości z tego, z jakiejś wysokości na to łóżko i nie traficie dokładnie tutaj kliknięciem swojej myszki, to po prostu się odbijecie jak na trampolinie i widzieliście, że poleciałem kilka metrów do góry i wróciłem i znowu jakieś tam damage dostałem, więc jak najbardziej eksperyment potwierdzony i przechodzimy do następnego eksperymentu. Okej, tutaj mamy taki fajny eksperyment od Boniaka Litwiaka. Jeżeli świnia wejdzie w ogień, to wypadnie z niej ugotowane mięso. PS, większość ludzi o tym nie wie, ale nie miałem pomysłu. Jest to dobre na UHC. Proszę nie pisać, że to prawa czy fałsz, bo chcę, żeby Ospalio sam to sprawdził. Poko Boniak, sprawdzam właśnie tutaj twojego eksperymenta. Czyli jak będzie ogień i będzie, z tego co mówiłeś, będzie świnia, to wypadnie z niej kotlet, tak? Zróbmy to. Zróbmy to, chcę kotleta. Tak się już składa, że mam tutaj jajo. O, co mi są to same w sumie świnie. Ale dobra, ja chcę swoje świnie. Kładę tu swoje świnie i podpalam tego skurczybyka. No, dobra, jara się ta świnia. Ciekawe, czy zdechnie. O, jeszcze raz muszę ją podpalić. Ej, to są ziemniaki chyba. A, pieczony schab. Dobrze, czyli eksperyment potwierdzony. Patrzcie, dostałem dwa pieczone mięska i to chyba nawet wyszło lepiej, bo nie wiem, czy uwzględniłeś to, że to będzie... A nie, uwzględniłeś, że będzie ugotowane mięso. Więc dobry sposób, by zrobić sobie kotlety, tylko to by trzeba było mieć jakiś większy pomysł, żeby potem te wszystkie świnie zbierać w gromadkę i wypuszczać po jednej, żeby zrobić dwa kotlety. Tak czy siak, bardzo dziękuję i lecimy do kolejnego eksperymentu. Teraz przejdziemy do takich eksperymentów bardziej piorunujących, takich bardziej, wiecie, burzowych, gdzie pioruny trzaskałem ten. Mianowicie, bardzo, ale to bardzo dużo z was powiedziało mi, że źle zrobiłem ostatni eksperyment, że tak naprawdę ta świnia nie zamieniłaby się w świnę zombie, tylko trzeba to zrobić troszkę inaczej, dlatego tutaj mamy jedną świnię. Ją tutaj zabuduję, albo dobra, ta świnia mi ucieka. Zaraz sobie przywołamy własną świnię. Dobrze, mamy tutaj świnię. Podobno... Ale ta świnia jest durna. Uwaga, raz, dwa, trzy. Wow, patrzcie, się udało się. Ale jaja. Mamy tą świnio zombie, mamy świnio zombie. Ale kozak, super to wygląda. Świnio zombie, czyli tak to... Tak to miało być, nie żadne budowanie jakiejś ciemnej groty i zostawienie na 5 minut, bo to do niczego nie doprowadziło. Tylko trzaskanie piorunem. A co się stanie, jak go trzasnę jeszcze piorunem? Nie. Świnia zombie zostaje taka, jaka była. Tam przy okazji przewinął mi się jeszcze jeden taki eksperyment, w którym chcieliście, żebym zobaczył, że jak piorun walnie w villagera, to zmieni się w wiedźmę. Dlatego też od razu to zrobię. Niestety mam Minecrafta po polsku, to... Czasami ciężko mi zgadnąć, co to jest. Dobrze, zobaczmy. Za 3, za 2, za 1, pyk. Wow, to jest prawda, zmienił się wiedźmę, ale jaja. Ale jaja. Powiem wam, że na przykład, no... Nie wiem, czy da się jakoś kontrolować jeszcze pioruny, poza komendami tutaj administratora, ale jakby ktoś miał taką moc piorunów... Ja cię kręcę, ale by był kozacki w tym Minecrafcie. Jeżeli jeszcze chodzi o pioruny, tam widziałem, że spora ilość z was pisała odnośnie creepera, więc walniemy go piorunem za 3, za 2, za 1, żeby zmienić się niby w jakiegoś mega creepera. Ale jara się. Ma taką dziwną powłokę wokół siebie. Wejdę teraz na survivala. Wow! Wow, to chyba o to właśnie chodziło, co nie? Bo ten wybuch chyba był większy niż taki normalny. Patrzcie się, jaka tam dziura powstała. No, to na pewno jest większy wybuch. Patrzcie się, jaka głęboka, to jest większy niż TNT. Ale jaja, na przykład takiego slajma jak walnę, to co się stanie? Weź ode mnie odczep. Odczep się ode mnie. On też jest większy, czy mi się wydaje? O nie, dobra, mam przekijane, bo gonią mnie jakieś gówniaki.
Okej, ziomeczki, ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Było bardzo fajnie sprawdzać wasze eksperymenty w Minecrafcie, więc jeżeli chcecie więcej, koniecznie zostawcie tutaj łapkę w górę, zostawcie subka z dzwoneczkiem i piszcie swoje pomysły w komentarzu, tak bym mógł nagrywać więcej odcinków, więc ja wam bardzo dziękuję, życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, yo!